A żeby nie było, że się tutaj nic nie dzieje, to powstaje produkcja pentagramów na dzień pentagramu. Oczywiście pieczonka, pieczątka, tak wiem, że tak się mówi. I z mocą czterech żywiołów tutaj działamy, żeby dla każdego było coś dobrego. Pamiętajcie o przysyłaniu kopert ze znaczkiem zwrotnym i z adresem, bo będą te pentagramy, które będą konsekrowane we wtorek, rozsyłane do Was. Także tak, no akcja taka, że nie trzeba zdążyć, bo my będziemy po prostu mieli już te konsekrowane karteczki pentagramowe, po to, żebyście sobie wkleili do Księgi Cieni, mieli pamiątkę taką od sklepu Pentagram. A co? Trzeba wykorzystać egregor. Pewnie, że tak. A dzisiaj jest niedziela, a jako, że jest niedziela, to dogadzamy sobie. Jesteśmy w trakcie pracy, jak zwykle. No ale zamówiłyśmy sobie przecudną pizzę na ostro. Także życzcie nam smacznego. Radość. Niedziela przynosi sukces i radość. Niedziela przynosi sukces i radość. W poniedziałek bogini da siły zadość. W poniedziałek bogini da siły zadość. Poniedziałek bogini da siły zadość. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Niechaj zatem będę pobłogosławiony. Siedem jasnych świec, siedem magicznych dni, na siedem różnych sposobów ochronę zapewniam. W blasku magii księżyca wraz z mocą odrzucam wszystkie problemy wraz z jego pomocą. Przez moc księżyca, słońca i gwiazd, przez moc ognia, wody, powietrza i ziemi tkam swój dobrobyt, zdrowie i miłość ze szczerych, dobrych, magicznych promieni. Dziękuję za dobra wszelakiego moce. Niechaj dobre siły mają nas w swojej opiece. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez wodę i jej czułość, poprzez powietrze i jego lotność. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. Musi się na znalezienie dekretu. Skupiłam, że znalazłam i zaczynamy. Przyzywam dzisiaj wiatr utchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, ten co nowe. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję, a żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. No i tak właśnie w tenże sposób kot konsekruje zdjęcia bransoletek. Nie ma lekko. Jak tu pracować? Dziunia? Moja. Dziunia. Dziunieczko. No. Nie masz boli. Dziunia? Dziunia, kradzieju! Ej! Puść! Ratunku! Ała!
Tak to jest, jak ktoś w tym domu ma największe parcie na szkło. Nie powiemy kto. Nie. Dziunia? Tak ty. No pff, przecież, że nie ja. No. Nie. Ja ci tu muszę. Puść. No zobacz. Hmm. Trzyma. Czekaj, chodź, dostaniesz. Daj łapkę, założę ci. Na szyjkę jej załóż. Nie, bo nie będzie widziana. Nie. Jestem skromna, wcale nie pożądam tej bransoletki. W ogóle ani troszkę. Nie, skąd? Ale tu patrzę, czy się kamera łączyła. Mhm. Ona naprawdę lubi pozować do zdjęć. Żeby nie było, jest po północy. Ale co tam. Cześć i czołem. Znowu z samochodu. Jakby mogło być inaczej. Inny samochód. A może tu będzie dobrze? Widać kierownicę, a Zalisz mnie też widać. Odpali, odpali. Lecimy. A, nawigację, jeszcze telefon muszę wyciągnąć. Przecież. Nawigacja, telefony. Jadę autograf wizyty w zakładach pracy. W tym, nie, ja sobie to już wyciągnęłam. No. Przygotowana, nastawiona. Bardzo dobrze. Rozpocznij. No to wiecie co. To jest bardzo niedaleko, ale jedziemy po. No właśnie, jak nie ściągnę tego pokrowca, to mi tutaj w ogóle coś wychodzi. Na pewno nie nawigacja. No, dawaj. Coś ponaciskała. Kieruj się na południowy zachód. Aha. Sorry, że was tak zostawiam. I razy oko chciałam. Pi razy oko działa. Dobra, idziecie tutaj. Tu się klei, tam się nie klei. Tu się wywalacie. A nie mam mokrej szmatki, żeby to przetrzeć, bo to będzie działało, tylko to trzeba przetrzeć. Dobra, kieruj się na południowy zachód. Tak się muszę kierować do tyłu na razie. Dobra, tu jest czysto. Tam jest czysto, tam jest czysto. Pan z poczty stoi. O. Tu już jest czysto. Pan z poczty stoi. Pan mnie przepuszcza, zaraz trzeba będzie podziękować. Proszę bardzo. Jakie normalnie grzeczne osobowości tu istnieją. No. I do rzeczy, Wiśnia, bo już gadasz 2 minuty i nic konkretnego nie powiedziałaś. Skręć w lewo. Chyba moja nawigacja coś nacisnęła na pewno, bo coś nie widzą, gdzie jadą. Dobra, coś widzą. Bo jedziemy do was po. To znaczy dla was po pudełka na wasze rytuało stare, ale piękne lustro. Skręć w lewo. O, jakie lustro. Wow. Jestem lustromaniaczką, to jest fakt. Magia luster mnie wznieca, podnieca. Patrzę, czy was nie zwalę. Ale nie. Każe na okrętkę jechać jakoś, ja nie wiem. Nawigacja, jakbym nie znała swojego miasta, w którym mieszkam, to bym posłuchała. Ale tak to przynajmniej po swojemu. Bo te rytuały o stary będą zapakowane w bardzo fajne pudełeczka, żeby się nie połamały. No tak ładnie, żeby było, nie? I tak ślicznie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakie te pudełka będą, bo zamówiłyśmy, a teraz tylko kwestia odebrania, bo producent jest po prostu blisko. A potem jedziemy do Lidla, bo już w tym domu jedzenia nawet kot nie ma, a to się robi niebezpieczne, także tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak, zaraz was zamykam, bo co? Bo teraz znowu padniecie, uwaga. Da, 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 da.
szkoda, bo muszę przyspieszyć. Bo troszkę się wbiłam. Dobra, zaraz Was zamykam znowu, ale jeszcze się na pewno odezwę. Pewnie będzie coś do pokazania, nawet jakiś foothall. Dokładnie tak, także pa, pa. Tak, proszę. O, cześć moi kochani, mówiłam Wam, że Wam coś pokażę, że to będzie ten jedzeniowy, ale nie. Jednak byłam sobie w sklepach trochę i kupiłam taką bluzkę. To jest tam pewnie poliester 100%, ale bardzo lubię takie luzackie bluzki do... Założy się dżinsy i naprawdę można, nie gniecie tu w dekolt, można w niej po prostu pobiegać. Uważam, że jest bardzo fajna, ma dobrą długość. I naprawdę jest fajna. Mam jedną czerwoną i drugą niebieską. Tą niebieską Wam zaraz pokażę. Trochę jest za duża. Jest za duża. Nie było mniejszych. One kosztowały, uwaga, 12 zł. Więc po prostu nawet gdybym miała w tym pobiegać po domu albo zrobić program, bo w kamerze dobrze wygląda, to i tak warto było. Ale jest fajna, bo to jest w ogóle nie gnieciuch. W tym można spać. Pociąg, nie pociąg. I po prostu założyć, wyjść i wygląda super. Idę przebrać się w niebieską. I tu mamy kolor niebieski, kształt taki sam, też bardzo luźna, to nie jest nic takiego, wiecie, żeby było eleganckiego, żeby wychodzić, nie wiem, na jakieś imprezy, ale podomowo, na zakupy, długość ma fajną, w sumie takie pół dupy, tak jak powinno, ja zwykle za luźne spodnie, ale tak chodzę do domu. I co? I też wygląda fajnie, ja lubię takie jeansowe kolory, bo one znowu bardzo ładnie do jeansów wyglądają. Tamtą wzięłam, bo strasznie narzekałam, że nie ma czerwonych bluzek, to może już nie będzie, chociaż czerwona jakaś. A tą po prostu dlatego, że lubię niebieskie do jeansów. Tada! Jeszcze takie myki są, że okulary zakupiłam, no bo to już idzie ten czas, kiedy okulary wszystkie są połamane, wytarte i zgubione. Więc tak, był nożyk również, a ja uwielbiam te noże ceramiczne. A to są teraz za taką cenę, że naprawdę można je kupić i nie ostrzyć noży, bo to wiadomo. I do kluczy, żeby się w torbie nie gubiły. Bardzo sprytny patent. Sprężynowy. No i oprócz tego dla Was pudełka, które są do pakowania rytuałów. Także będziemy to pudełkować, pakować i wysyłać. My już jesteśmy po konsekracji pentagramów jesteśmy, ale oczywiście robiliśmy to z Grzegorzem, bo sabat musi mieć 3 osoby do kociołka co najmniej, więc Grzegorz jak zwykle z ciachami przybył, ale musiałam Wam je pokazać, bo po prostu wyglądają zacnie i ja zaraz jem, więc póki nie zjem, to chciałam tak w całości ładnie, tak insta friendly Wam pokazać.